Jak to nie widzisz? Dobrze. Zmienię tak myślę, że jak oswojenie nowej pozycji na nią zdobyć? Ciężko ci się było pogodzić sobie z tym trenerem? Ciężko, ale... Znaczy nie, że ciężko, tylko ciężko się nie jeździło. No ale teraz w zasadzie już jest... Okej. Jakie zmiany tak naprawdę w twojej, z swojej perspektywy wprowadził trener i jak się do nich odnosi w porównaniu do tego, jak funkcjonowaliście ostatnio? Znaczy można powiedzieć, że zmiany. Trening troszkę inny jest, jeżeli chodzi o trening siłowy, trening dynamiki też jest troszkę inny. No i w sumie jeżeli chodzi o technikę, no to wiadomo, też jest troszkę inaczej. Chociaż te podstawy zostają te same, podstawy z samego skakania. Także no trochę zmian prowadzi. Z jakim nastawieniem w takim razie? Czy rozumiem, że to jest cały czas proces, który ma bardziej w twoim przypadku myślenie o zimie niż o to, żeby jeszcze tutaj w letnim Grand Prix się pokazać? Nie, no jeszcze są zawody letniego Grand Prix na koniec. Mam nadzieję, że nikt wystartuje i będę skakał jak najlepiej i na jak najwyższym poziomie, także no jeszcze trochę startów nie zostało, no dwa nie zostały letnie, ale wiadomo, no podstawa jest skakanie w zimie. Atmosfera rozumiem, że też bardzo dobra, wszyscy jakby tak bardzo otwarcie przyjęliście nowego trenera. Młode wiczki też mam dalej cały czas, robią dobrą robotę. Olek zniszczył, wywalczył ten dodatkowe miejsce polskiego zawodnika. No dobrze, jest zawsze jedno miejsce więcej i w sumie trenera w sumie przyjęliśmy dobrze, no w sumie on też można powiedzieć się, myślę, zaaklimatyzował tutaj u nas, a czykolwiek no był już 10 lat temu, także nawet przez ten czas, co go nie było, no to cały czas się, przynajmniej ja z nim kontakt tam jakiś miałem na skoczniach zagranicznych, czy nawet jak były zawody tutaj. Także w sumie cały czas się gdzieś tam, cały czas się gdzieś tam był ten kontakt, także... Masz koło przywilejową tę sytuację, wasze treningi i zgrupowania na razie głównie w Beskidach, więc może wszystko. Dobrze. No, wiadomo, że też Zakopane by się przydała, to właśnie też coś innego i też w sumie niedaleko, no, ale budują, znaczy remontują cały czas, także oby jak najszybciej. No tak jak i mój syn. Na początek wakacji był zadowolony, a na początek szkoły nie bardzo. A ja mam teraz, można powiedzieć, trochę odwrotnie, bo jak zaczynały się wakacje, no to tak nie do końca, bo wiadomo, dzieci szybko się nudzą, za dużo mam czasu wolnego, jeżeli są wakacje. A teraz jestem zadowolony, bo w końcu poszły do szkoły. Także tak, w końcu mam jakieś zajęcie dodatkowe. Nie musisz tej wymyślać. No dokładnie. A jak już wymyślasz, to jakie to są aktywności, jak spędzacie najchętniej czas? Różnie. Ostatnio już graliśmy na PlayStation, bo nie było totalnie co robić. Ale syn też w sumie na rolkach zawsze go... można powiedzieć... na czas jeździ dookoła domu na rolkach. No i tam zawsze coś tam, no, się zakładamy, odchodzi jakiś czas, cały czas coś tam jeździ. Aktywnie i sportowo też. No, dokładnie.